Witamy, panie sierżancie! Dzień dobry, świry, Szymon, świry, wariaci, no. Tempo, no, rozpaczcie. Dzień dobry, znowu nie chcę ja. Tempo, w łańcuch spadł. Dobrze. Dzień dobry, o bateru koło ci się kręci, zobacz. Ruszać. Dzień dobry. Czołem obywatelu sierżanty. Będzie przeklapany. Która to jest godzina? Na którą byliśmy mówieni na szkolenie? No. Tempo. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie puszczę. Dzień dobry. Kaski można zostawić na rowerze, na kierownicy. Słuchajcie, korzystamy z gości. Spokój, ten ciszę. No cisza, oj, będzie pan. Korzystamy z gościny podziemnego miasta i tutaj dowódcy tego obiektu. Po raz czwarty już. I wysportowany. Już, ojej, tragedia, jak to leci. Bo my nie. Chciałem mu wręczyć taką łapówkę, żeby nas łagodniej potraktował i żeby na następny rok był ten. Proszę, masz tutaj karteczki. Dzień Flagi Rzeczpospolitej z podziemnym miastem. I tutaj jest historia tego. Co z tym zrobisz? To już będzie nasza sprawa. Kochani, nie trzeba było. Dziękuję serdecznie. Zawsze co przyjemność tak naprawdę po naszej stronie, że możemy pomagać. Po naszej właśnie. Tak zwariowanym ludziom. Świętym, no to dużo mówi. Trzeba być wesołym, nieważne jaką diagnozę postawi psychiatra. Chyba ten sam lekarz przyprowadził was tutaj. Tak, brawo. Także po raz czwarty będziemy mogli dzisiaj zobaczyć podziemne miasto. Czy ktoś jest, pierwszy raz? Kto jest pierwszy raz ręka do góry? Dużo. Będzie krzesłać. Współczuję wam. Co tak trzyma rękę tam mamy? Będziemy szli. Spokój. Mam 30-kilogramowy spadochron jeszcze. Cisza zaraz! Gadzino jedna, na miejsce zostawić! Co poszło? Pamiętaj, że to ty jesteś dowódcą i to ty masz rozkazywać im, a nie oni tobie. Skoro pytań brak, no to jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Cisza jest? No dobra. No teraz mnie nie będzie. Ale ja będę. Ja za stoła. To ma być marsz? To ma być marsz, nie? Bo to przejście ma być 10 km, tyle że 4 przez bank. Gardło mi boli, więc nie mogę się trzeć na was za bardzo. Przerzańcie przerwa na papierosa. Ja wam tam docenić odpowiednio ten las dopiero w roku 38, więc wtedy rozpoczęto szybko budowę, w roku 39 zakończono. I tak naprawdę przez najbliższe kilkanaście lat po wojnie nic się tutaj nie działo. I dopiero na przełomie lat 50. 60. podjęto decyzję. A ty byłaś tu, Tereczka? Ja byłam, teraz. Idę tyłem.
Że te obiekty, które Niemcy budowali w drugiej połowie lat 30. ubiegłego wieku, one były budowane według najwyższych standardów. Nie wiem do kartyny. Czekajmy na wszystkich. Przeszliśmy już dalej do części bojowej. I część mieszkalna od części bojowej oddzielona z dwóch stron jest śluzami ogniowymi. Śluza to nic tego jak ten tunel za ścianą, którym przed chwileczką przeszliśmy. Przeszliśmy teraz do największego... do największego schronu z całego kompleksu, do schronu dowodzenia. Schron ten za czasów II wojny światowej służył... Ja tam wszystko widzę! Służył do zarządzania całym kompleksem. Zmierzono odległość. Odległość przekazywana była na dół do części sztabowej, gdzie za pomocą specjalnych wzorów liczono odległości dla dział na tym piętrze, a jeszcze niżej, tam na dole pod nami, znajduje się część, w której żołnierze byli zakwaterowani. Ona mi bardzo ciekawa, ale jednocześnie jak dla nas to tak naprawdę bardzo straszna mapa, bo jest to mapa, która prezentuje jeden ze scenariuszy III wojny światowej. Może nie skończy tego, bo tak, wody nie ma. Wokół tunelu są windy amunicyjne, które mi amunicję wyciągano do góry oraz wejścia, można powiedzieć, dla żołnierzy. Śrubunek, miejsce, gdzie była zamontowana armata. Przypomnę, dział kalibru 15 cm. Data, godzina, adres oraz wasz tajny kryptonim. Czyli teraz należy jeden kryptonim. Cisza jest, to jest tajne karaibskie. Tu stawaj, na końcu teraz. To jest każdy losuje... Jeden, no ile to ma pod spodem? To nie przydam się tam. Każdy losuje po jednym tajnym przezwisku. Jeden, bez oszukiwania. Gdzie tak zaglądać? Gdzie tak zaglądać? Nie! Sami sobie taki losujecie. Jeden. Nie, ja wam dam wymienić. Uwaga, może być tak, że jakaś... Cisza jest! Może być tak, że jakaś pani wylosuje kryptonim męski, pan kryptonim damski, a mamy jeszcze inne. Mamy gender kryptonimy. Przygotowani na wszystko. Szybko. Cisza! Ale to miało być tajne! Oszukują. To musisz odpiąć. Ojej! Szybciutko losujemy po jednym tajnym przezwisku. Bez zaglądania, starszy grupy. Oto baczność! Na cześć dowódcy naszej jednostki, sierżanta Bąbelka, tak na szybko, pięknej pogody, wszystkich świrów, zwariowanych organizatorów, udanej majówki, głośno trzykrotne, hip, hip! Hurra! 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 Hip! Hurra! 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 Właśnie. Dziękuję również serdecznie.